Halo, dzień dobry Państwu, witam serdecznie ze stadionu na Poznańskiej Dolnej Wildzie. 14. kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Zapraszamy na relację z drugiej części z pojedynku pomiędzy Wartą i Stalą Stalowa Wola. Po pierwszej połowie drużyna gospodarzy prowadzi 2-0. Warciarze tradycyjnie zielone koszulki, białe spodenki. Zespół gości, widzą Państwo, białe koszulki, czerwone spodenki. Pierwsze sekundy drugiej części spotkania. Nie widzę zmian, a więc szybciuteńko składy obu zespołów. Drużyna Warty w bramce z numerem pierwszym Kazimierz Sidorczuk, z dwójką Czesław Owczarek, z numerem trzecim gra Rafał Molewski, z czwórką Sławomir Sidorski, z piątką Arkadiusz Kaliszan, z szóstką Arkadiusz Miklosik, numer 7 to Andrzej Magowski, ósemka Piotr Prawucki, numer 9 kapitan drużyny Sławomir Pawelec, z dziesiątką występuje Grzegorz Matlak i z numerem 11 Dariusz Wojciechowski. Drużyna Stali Stalowa Wola w bramce z numerem pierwszym oczywiście Artur Sajut. Teraz przerywam na moment, bo groźna akcja drużyny Warty i Dariusz Wojciechowski. Minimalnie niecelny strzał, widzieli Państwo. A więc skład drużyny gości. Raz jeszcze z numerem pierwszym Artur Sejus, z numerem drugim Jaromir Wieprzęć, z numerem trzecim Józef Dankowski, z czwórką Herbert Boruć, z numerem piątym Mieczysław Orzuk, z szóstką kapitan zespołu Dariusz Michalak, z numerem siódmym gra Paweł Potent, z numerem ósmym Tomasz Jurkowski, z dziewiątką Paweł Szafran, z dziesiątką Arkadiusz Bilski i z numerem 11 Jarosław Lis. Drużyna poznańska zachęcona tym dwubramkowym prowadzeniem non-stop atakuje. I będzie rzut wolny dla zespołu poznańskiego. Arbitrem głównym tego spotkania jest pan Zenon Tobera z Bydgoszczy, a towarzyszą mu na liniach Piotr Pirowicz i Mariusz Zawodniak. Przy piłce dwójka wyróżniających się w pierwszej połowie graczy Warty, Piotr Prawucki, ten z numerem 8 i Dariusz Wojciechowski, który będzie zagrywał na pole karne drużyny gości. Znowu groźnie pod bramką Artura Sejuda. Najpierw strzał taką półprzewrotką Piotra Prawuckiego i poprawka Sławomira Sidorskiego. A więc zobaczmy bramki, jakie padły w pierwszej części tego spotkania. Pierwszy gol w 21 minucie. Akcja po lewej stronie Grzegorza Matlaka. Ładne zagranie do wbiegającego na pole karne Dariusza Wojciechowskiego i ten pięknym szczupakiem pokonuje bramkarza Stalowej Woli Artura Sejuda. Naprawdę bardzo efektowna akcja drużyny poznańskiej. No i świetny strzał tego młodziutkiego Dariusza Wojciechowskiego. Drugą bramkę zespół poznański uzyskał w 45 minucie gry. Akcja na polu karnym zespołu gości. Piotr Prawucki ostro zaatakowany przez obrońcę gości Herberta Borucia i będący blisko całej akcji Zenon Tobera dyktuje rzut karny. Jego wykonawcą był sam poszkodowany Piotr Prawucki. Pewny strzał i tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Warta prowadziła już 2-0. Czwarta minuta drugiej części spotkania. Oczywiście rezultaty nie uległy zmianie. Znowu szansa dla warciarzy i już przy piłce jest Dariusz Wojciechowski. Tymczasem w zespole gości nastąpi zmiana. Zmiana naszych gości. Boisko opuszcza Paweł Potent. Paweł Potent z numerem 7 do tej pory grający opuszcza boisko, a z numerem 15 pojawił się na placu Janusz Góreczny. A więc trener Stalowej Woli Adam Musiał, świetny niegdyś piłkarz, obecnie także zdolny szkoleniowiec drużyny Stalowej Woli, dokonuje pierwszej roszady. No zresztą tutaj specjalnego wyboru nie ma. Drużyna przegrywa 0-2. I teraz musi na pewno nastawić Adam Musiał swoich podopiecznych bardzo ofensywnie, jeśli marzy tutaj o wywiezieniu jednego punktu. Ładne dośrodkowanie Sidorskiego z prawej strony, ale dobrze asekurował całą sytuację Mieczysław Orzuk i szansa dla gości. Ale świetna interwencja Czesława Owczarka. Owczarek. I teraz nieporozumienie w szeregach warciarzy. Zbyt mocne podanie Magowskiego do Matlaka. Z autu rozpoczną goście. Zespół ze Stalowej Woli w ostatniej kolejce, grając na własnym boisku, sprawił no, niemałą niespodziankę, pokonując zespół warszawskiej Legii 1-0.
Także Warta wreszcie przełamała niemoc zwycięstw, wygrywając w pojedynku wyjazdowym w Płocku z Petrochemią 3-2. No i dobrze, że dzisiaj pod wodzą Krzysztofa Bawlaka, który drugi mecz prowadzi zespół Zielonych, także zanosi się na zwycięstwo, ale przedtem rzut wolny dla drużyny gości. Piłkę ustawił Mieczysław Orzuk. Herbert Boruć. Dobrze jednak ustawiona dwójka obrońców Warty i tylko aut dla gości. A teraz wolał nie ryzykować Sławomir Pawelec. Wypchnięta piłka przez tego zawodnika na rzut roczny dla Stalowców. Sześć minut gry w drugiej części za nami. 2-0 prowadzenie Warty w meczu ze Stalową Wolą. Dobra interwencja w obronie Grzegorza Matlaka i szansa na kontrę dla poznaniaków. Andrzej Magowski jest na polu karnym. Dariusz Wojciechowski, znakomita okazja. Wojciechowski strzela, ale widzieli Państwo, zabrakło troszeczkę siły, troszeczkę precyzji i Sejut świetnie interweniował. Ale to nie koniec akcji, jeszcze Owczarek. Ale ten strzał z dystansu nieudany. Drużyna Warty, mimo tego ostatniego zwycięstwa w wyjazdowym pojedynku w Płocku, wciąż oczywiście na ostatnim, 18. miejscu w pierwszoligowej tabeli. Na koncie tylko 6 punktów, 8 strzelonych bramek, jeszcze 29 straconych. A dzisiejsi rywale, zespół ze Stalowej Woli, Stal na miejscu 12 po 13 ligowych seriach, na koncie też 13 punktów. 11 bramek podopieczni Adama Musiała strzelili, a 15 stracili. Teraz stracili już kolejne dwie, a więc mają tych straconych goli 17, ale atakują. Ostre starcie Grzegorza Matlaka z Dariuszem Michalakiem i rzut wolny dla zespołu gości. Przy piłce Mieczysław Orzuk, stały wykonawca rzutów wolnych w drużynie gości. Artur Sejut daleko przed własną bramką. Cały zespół Stalowej Woli teraz śmiało zaatakował, ale to chyba dobrze dla zespołu poznańskiego, który będzie miał okazję do szybkich kontr. Jedną z takich widzieliśmy kilkadziesiąt sekund temu, kiedy to szansa pokonania bramkarza ze Stalowej Woli miał Dariusz Wojciechowski. Teraz świetna interwencja Jaromira Wieprzęcia i Orzuk rozpoczyna akcję. Zając po lewej stronie pola karnego, no taki kąśliwy dosyć strzał. Widzieli Państwo, piłka podskoczyła jeszcze przed Kazimierzem Sidorczukiem. Ale nie dał się zaskoczyć, wciąż 2-0 dla Warty. Znakomite warunki do gry dzisiaj na stadionie na Dolnej Wildzie. Jesienny wiatr, ale świeci słońce, są dobre warunki. No i piłkarze w pierwszej połowie i w tych pierwszych minutach drugiej części pokazują przede wszystkim waleczną postawę na boisku. Jarosław Zając. Tam po lewej stronie przedzierał się przez obronę poznańską wprowadzony do gry Janusz Guleczny. Ale ostre to było zagranie i któryś z poznaniaków ucierpiał w tym starciu. To Sławomir Pawelec, kapitan zespołu. Konieczna interwencja opiekunów medycznych zespołu z Dolnej Wildy. Drużynie Warta, o czym wspominałem, przed poprzednim meczem z Petrochemią Płock nastąpiła zmiana szkoleniowca. Krzysztof Pawlak, w poprzednim sezonie także występujący tutaj na Dolnej Wildzie w roli
grającego asystenta trenera. Później krótka szkoleniowa przygoda Krzysztofa Pawlaka z tygodnikiem Miliarder w Kniewach. No i teraz powrót na trenerską ławkę w drużynie Warty. Póki co ten powrót jest bardzo udany. Komplet punktów w Płocku. No jeżeli tutaj Warta w dalszym ciągu będzie prezentowała taką grę, jaką w pierwszej połowie i teraz na początku drugiej części, także ten komplet punktów może być zainkasowany dzisiaj w pojedynku ze Stalową Wolą. Warciarze. Prawucki rozśrodkowanie na pole karne. Ale zdaniem arbitra tym razem zbyt mocno pomagał sobie rękami Czesław Owczarek i od rzutu wolnego Artur Sejut. Andrzej Magowski podejmujący takie indywidualne szarże, nie zawsze one przynoszą spodziewany efekt. Teraz także Boruć wyjaśnił tę sytuację, ale do odmiany jemu się nie udało, piłka z autu dla Poznaniaków i Piotr Brabuski, kolejna szansa. Piotr Brabuski, Wojciechowski. Dobry pomysł z tym zagraniem na lewą stronę, no ale gorzej było z realizacją i goście. Świetna interwencja Owczarka i Andrzej Magowski. Od rzutu wolnego rozpoczęli Stalowcy, Orzuk. Czekał tam na piłkę na polu karnym Jarosław Zając, ale dobrze poznajcie Dobroń, chociaż tylko na moment. Zabrali piłkę poznaniacy Pawłowi Szafranowi. Sidorski ma szansę rozpocząć akcję z głębi pola drużyny poznańskiej. 13 minuta drugiej połowa, więc 53 minuta, 58 minuta całego spotkania. W dalszym ciągu gospodarze prowadzą ze Stalą Stalowa Wola 2-0 po bramkach Dariusza Wojciechowskiego i Piotra Prabuckiego z rzutu karnego. Bardzo aktywny Czesław Owczarek w pojedynku z Wieprzęciem. Wywalczony aut dla zespołu poznańskiego i rozpocznie Grzegorz Matlak. 21-letni zawodnik, który przewędrował do Warty Poznań ze szczecińskiej Pogoni. Zasługa tego zawodnika z numerem 10 na zielonej koszulce to ta pierwsza bramka. Bardzo ładna akcja jego po lewej stronie, zakończona tym efektownym szczupakiem Wojciechowskiego. Fragment nieco spokojniejszej gry jednego i drugiego zespołu w środkowej strefie boiska. Ale myślę, że Stalowcy jeszcze nie pogodzili się do końca z tą porażką na poznańskim stadionie. Ostre tam starcie przy bocznej linii Orzoga z Piotrem Prabuckim. Ale blisko całej sytuacji Zenon Tobera, który dopiero teraz przerwał akcję. Niepotrzebne gesty nerwowości z jednej i z drugiej strony. No ale ten uraz Orzoga jest na tyle poważny, że sędzia pan Zenon Tobera pozwala na interwencję lekarza zespołu gości. A tymczasem Grzegorz Matlak przygotowuje się do wykonania rzutu wolnego. Mimo tej dobrej pogody na stadion na Dolnej Wildzie niewielu przyszło dzisiaj kibiców. Wielu z kibiców dzisiaj musiało iść do pracy. O 11:00 to spotkanie się rozpoczęło. I poznaniacy.
Miklosik na prawą stronę do Sidorskiego, przy nim Góreczny. Taki zapaśniczy pojedynek w okolicach pola karnego pomiędzy Górecznym i Sidorskim. Lepszym specjalistą tych piłkarskich suplesów okazał się gracz ze Stalowej Woli i goście mają szansę na akcję. Cofnięty kapitan drużyny poznańskiej Sławomir Pawelec wyjaśnił sytuację. Niepilnowany, mający sporo swobody Mieczysław Orzuk. Ale teraz dobrze Arkadiusz Kaliszan. No i być może kontra Poznaniaków, ale nie, bo Wieprzęć znakomicie się zachował. Dariusz Michalak na wysokości poznańskiego pola karnego. I rzut roczny dla Stalowej Woli. 17 minuta drugiej połowy meczu. 2-0 prowadzenie drużyny gospodarzy. A Michalak z rzutu rocznego. Doszedł do tej piłki w polu karnym Tomasz Jurkowski, ale tam dwójka graczy Stali przeszkadzała sobie. No i nie mogli pokonać bramkarza drużyny poznańskiej Kazimierza Sidorczuka. Kolejna zmiana w drużynie naszych gości. Stali Stalowa Wola. Schodzi z boiska zawodnik z numerem 9 Paweł Szafran. I witamy z numerem 16 Mirosława Rubinkiewicza. Kolejna zmiana w zespole ze Stalowej Woli. Opuścił boisko grający z 9 na białej koszulce Paweł Szafran. Zastąpił go z 16 Jarosław Rubinkiewicz. Mówiłem o tym dorobku punktowym drużyny gości. 13 punktów zgromadzonych po 13 kolejkach, ale 4 razy zespół Stali już wygrywał spotkania. 5-krotnie remisował i 4 razy schodził z boiska w roli pokonanego. Być może dzisiaj drużyna Dema musiała po raz 5 będzie musiała przeżyć gorsze porażki. Orzuk na pole karne. Zamknięci w okolicach własnego pola karnego przez moment piłkarze Warty, ale to zagranie na wolne pole nieudane, bo dwójka stalowców na pozycji spalonej i od rzutu wolnego rozpocznie Warta. Coraz mniej czasu do zakończenia tego spotkania, ale wciąż nie ma jakiegoś gwałtownego szturmu drużyny ze Stalowej Woli, która powinna postawić tutaj wszystko na jedną kartę. Niewiele jest do stracenia, najwyżej kolejna bramka. Faulowany Arkadiusz Bilski. I będzie niebezpiecznie pod bramką Kazimierza Sidorczuka. Dogodna sytuacja do strzału z rzutu wolnego. Mieczysław Orzuk przy piłce. Liczny, 7-osobowy, widzą Państwo, mur drużyny poznańskiej. Orzuk, ale zbyt słaby to był strzał, żeby zaskoczyć Kazimierza Sidorczuka. Kazimierz Sidorczuk. Sidorski. Daleki przerzut i znowu konieczna interwencja na 20 metrze poza własnym polem karnym Artura Sejuda. Sejud specjalnych szans przy tych dwóch golach zdobytych przez Poznaniaków nie miał. Kilkakrotnie nawet ratował swój zespół z wielkiej opresji. A tymczasem Prawucki na polu karnym. Znowu pojedynku z Sejudem. I tylko rzut roczny dla Zielonych.
kolejne różne. A więc potwierdza się to, co wspominałem. Drużyna Stalowej Woli zmuszona do ataku. Zostawia troszeczkę swobody pomocnikom i napastnikom drużyny poznańskiej. Jest okazja do kontr. No i Sajut często musi sam reagować na te poznańskie zagrania. Matlak Sidorski. Na prawej stronie jest Dariusz Wojciechowski. Ni to strzał, ni dośrodkowanie. Dariusz Wojciechowski. Ma troszeczkę pretensji Piotr Prawucki, że Wojciechowski nie zagrywał do niego na 15 metr. Tam czekał na tę piłkę. Ale nie można mieć specjalnych pretensji do Wojciechowskiego, który pokrzepiony zdobyciem tej efektownej bramki w 21 minucie spotkania. Zmuszeni do ataku pozycyjnego zawodnicy ze Stalowej Woli. Mirosław Rubinkiewicz na razie specjalnego żywienia do gry swojego zespołu po wejściu na boisko nie wprowadził. Czy tym podaniem, ale jego koledzy asekurowali akcję. Rubinkiewicz w pojedynku z Owczarkiem. Zbyt ostre zagranie zawodnika zespołu gości i rzut wolny dla Warty. Nie bardzo spieszącej się już teraz do podejmowania jakichś zaczepnych akcji. No, trudno się dziwić, prowadzenie 2-0 sytuacji tej drużyny, kiedy szansa na komplet punktów jest coraz bliższa. Trzeba myśleć o zabezpieczeniu własnej bramki. To Stalowcy muszą atakować. Pędził tam po lewej stronie Janusz Góreczny, ale dobrze poznańscy obrońcy. Andrzej Magowski. Małą ilością zawodników, jednak warciarze atakują. Jest na polu karnym Dariusz Wojciechowski, do niego zagranie. No i nieryzykujący Jaromir Wieprzęć od razu poza końcową linię boiska na kolejny rzut rożny dla gospodarzy. 68 minuta. Spotkania 2-0. Warta prowadzi w meczu 14 kolejki piłkarskiej pierwszej ligi ze Stalą Stalowa Wola. Dariusz Wojciechowski w narożniku boiska. Ale mało tych zielonych koszulek na polu karnym. Troszeczkę osamotniony teraz Piotr Prabucki. I strzał z dystansu Grzegorza Matlaka. Decyzja słuszna. Ale piłka wysoko ponad poprzeczką Artura Sajuda. Bardzo łatwo rozszyfrowują te stalowo-wolskie akcje poznaniacy. Tymczasem zdaniem arbitrów nieprzepisowe zagranie Piotra Prabuckiego i od rzutu wolnego gościa. Michalak z Wieprzęciem. Tylko tutaj w środkowej strefie boiska goście mają troszeczkę swobody, mogą wolniej rozgrywać się piłkę. Im bliżej pola karnego, tym twardsza asekuracja ze strony piłkarzy Warty. Andrzej Magowski tuż przy bocznej linii. Niedokładne to było zagranie, musiał cofnąć się pod tę piłkę Piotr Prabucki. A teraz już Grzegorz Matlak, znowu Prabucki. Owczarek.
Bardzo ładna indywidualna akcja Owczarka. Przy nim Mieczysław Oszuk. Owczarek utrzymuje się przy piłce. I rzut wolny dla gospodarzy. Bardzo dobrze podejmuje takie próby szarży po tym lewym skrzydle Czesław Owczarek. To wprowadza spore zamieszanie w szeregach obronnych zespołu Stali. No i niekiedy obrońcy, nie widząc innego rozwiązania, faulują, a to zawsze stwarza okazję do dokładnego dośrodkowania na pole karne. Piotr Prabucki ustawił piłkę. Tylko dwuosobowy, widzę Państwo, mur zespołu gości. Kaliszan tam jest na polu karnym, wysoki zawodnik. Ale płaski strzał Prabuckiego nie sprawił kłopotu Sejudowi. No i szansa teraz na kontrę jest Zając. Ale świetna interwencja Miklosika. Ten poznański mur ustawiony na 20 metrze przed bramką Sidorczuka. Na razie nie do przejścia przez podopiecznych Adama Musiała. Mieczysław Orzuk. Ładna dwójkowa akcja Orzoga z Górecznym, ale także udany wślizg Arkadiusza Kaliszana i jedynym zyskiem gości po tej akcji jest wywalczenie z rzutu rożnego. Około 18 minut do zakończenia spotkania. 2-0 po bramkach Wojciechowskiego i Prabuckiego. Warciarze prowadzą ze Stalą Stalowa Wola. I tradycyjnie już w narożniku boiska Mieczysław Orzuk. Spore zamieszanie i strzelał głową Tomasz Jurkowski. Strzelał Tomasz Jurkowski. Tak słabe to jednak było uderzenie i interwencja Sidorczuka. Sidorski. Za dużo jednak tych niedokładnych podań. Często są w posiadaniu piłki poznaniacy, ale nie zawsze potrafią to efektywnie wykorzystać. Uciekał z pozycji spalonej Piotr Prabucki, ale wcześniej boczny arbiter podniósł chorągiewkę. Główny Zenon Tobera zareagował i rzut wolny pośredni dla gości. Józef Dankowski to ten zawodnik, który rozpocznie akcję Stalowej Woli od rzutu wolnego. Znana postać w polskim ligowym futbolu. Stalowa Wola to chyba ostatni jeszcze przystanek w jego futbolowej karierze. Występował m.in. w Górniku Zabrze. Rutynowany, bardzo doświadczony stoper. No ale dzisiaj nie zapobiegł utracie dwóch goli przez jego zespół. Goli strzelonych przez Wartę. Wieprzęć. Waleczny Piotr Prabucki poradził sobie. Troszeczkę bez wiary w powodzenie tej akcji zabierał się do starcia z obrońcami Stalowej Woli Andrzej Magowski. Faulowany Jarosław Zając. Będzie kolejny rzut wolny dla zawodników w białych koszulkach. Nie ma już takich płynnych akcji, jakie oglądaliśmy w pierwszej części spotkania, no ale to także spowodowane tym, w takich sytuacjach zwykle mawia się, że bramki strzelone ustawiają taki mecz troszeczkę pod określonym kątem. Warta zadowolona, Warta, ale teraz niebezpiecznie. Sidorczuk musi interweniować po tym dośrodkowaniu. Jeszcze szansa dla gości. Szybki, mocny strzał z lewej nogi Herberta Borucia, ale piłka na poznańskie szczęście ponad poprzeczką. Siedemdziesiąta piąta minuta spotkania. 2-0 dla zespołu Warty. I teraz rzut wolny dla Zielonych. Bardzo ostre zagranie Orzoga. Faulowany Piotr Prabucki. Ale znowu blisko całej akcji Zenon Tobera. Troszeczkę protestów na trybunach stadionu w Dolnej Wildzie, bo za to zagranie mógł zobaczyć żółtą kartkę zawodnik zespołu gości.
Rafał Molewski, Dariusz Wojciechowski, Piotr Prawucki przy piłce. Daleko do bramki Sajuda, ponad 30 metrów, Molewski. Ale zupełnie nieudane uderzenie i goście. Orzuk powstrzymał zdaniem wielu tutaj nieprzepisowo Dariusza Wojciechowskiego, ale tym razem nie było gwizdka sędziego. Może wreszcie któraś z tych kontr przyniesie trzecią bramkę dla warciarzy, którzy znowu zdobyli przewagę. Dariusz Wojciechowski w pojedynku sam na sam z Sejudem, bramkarz drużyny ze Stalowej Woli na 20 metrze. Ale troszeczkę niezrozumiała teraz decyzja sędziego. Interweniował rękoma poza polem karnym bramkarz Artur Sejud. Wszyscy spodziewali się zrzutu wolnego dla poznaniaków. Tymczasem decyzja była akurat odwrotna. Ale poznaniacy nie rezygnują. Miklosik. Świetne zagranie na lewą stronę do Matlaka. Jest na polu karnym Wojciechowski, strzela, ale naciskany tam przez Dankowskiego. I piłka obok prawego słupka bramki Stalowej Woli. Wciąż zatem 2-0, ale te akcje coraz szybsze. No i spodziewamy się, że jeszcze Sajut będzie musiał piłkę z siatki wyjmować. Okazało się, że Dankowski dotknął tam jeszcze tę piłkę uderzoną przez Wojciechowskiego, a więc rzut rożny dla Zielonych Piotr Prawucki. Skakał tam Czesław Owczarek, ale nic z tej akcji nie wynikło od własnej bramki Artur Sajut. 23-letni bramkarz ze Stalowej Woli trafił do tego zespołu z drugoligowych Karpat Krosno. Właśnie on rozpoczyna akcję swojej drużyny. Dariusz Michalak, błyskawiczna decyzja, strzał z powietrza, ale efekt Państwo widzieli. Kolejna szansa dla warciarzy, Dariusz Wojciechowski, ale cofający się Jaromir Wieprzęć tym razem dobrze, nie może oczywiście łapać piłki w ręce Sejut. Prawucki w pojedynku z Borucem, rzut wolny dla Stali. Bardzo niebezpieczny, teraz będzie pod poznańską bramką. Czterech zawodników atakuje, strzały Zająca, ale piłka obok bramki. Czterech na jednego obrońcę. I nawet w takiej sytuacji podopieczni Adama Musiała nie wykorzystali tej sytuacji. W dalszym ciągu 2-0, chociaż to była na pewno najlepsza okazja w tej części spotkania dla gości na uzyskanie kontaktowej bramki. Dziesięć minut pozostało do zakończenia tego meczu. No i jeśli Stal takich sytuacji nie wykorzystuje, to można być coraz bardziej pewnym, że Warta osiągnie sukces, zainkasuje dwa punkty. Znowu natarcie zespołu gości, Janusz Góreczny. Ale błyskawicznie przed nim trójka obrońców Warty.
Owczarek. Kolejna akcja ofensywna tego zawodnika. Goście rzucili się do zażartej walki w tych ostatnich minutach, no ale na razie nie przynosi to im żadnego efektu. Dwie zmiany wykorzystane, są na boisku Igureczny i Rubinkiewicz. Żadnego pola manewru trener Adam Musiał już nie ma. Nie było jeszcze zmiany w zespole poznańskim. Na ławce jest piątka zawodników, rezerwowy bramkarz Krzysztof Apolinarski. Są jeszcze gracze z pola, Edward Cecot, Mirosław Iwan, Tomasz Rybarczyk i Maciej Żurawski. Być może któregoś z tych zawodników w ostatnich minutach Krzysztof Pawlak prowadzi do walki. Tomasz Jurkowski. Dwójkowa akcja z Orzogiem, ale dobrze. Kaliszan. Andrzej Magowski długim podaniem rozpoczyna akcję. Mirosław Rubinkiewicz. Góreczny przewracany, już rzut wolny wykonali zawodnicy Stali. Jest Mieczysław Orzuk, narożnik pola karnego, ale... Nie wiem, co myślał, zagrywając tę piłkę Mieczysław Orzuk, czy miał to być strzał do bramki Sidorczuka, czy też dośrodkowanie na pole karne. Jakby na to nie spojrzeć, było to zagranie fatalne. Jaromir Wieprzęć. Dobrze Sidorski zatrzymał to dośrodkowanie Michalaka i szansa dla Warty. Matlak powstrzymywany przez Orzoga. Rubinkiewicz. Troszeczkę swobody ma ten zawodnik. Kapitan zespołu gości Dariusz Michalak. Raz jeszcze on przy piłce. I znowu fragment takiej nieładnej, szarpanej gry z obu stron. Poznaniacy już dosyć przejrzyście wybijają te piłki jak najdalej od własnej bramki. Zadowoleni z prowadzenia. No a goście, mimo tego, że przegrywają 0-2, nie potrafią wciąż znaleźć recepty na dobrze dysponowanych dzisiaj gospodarzy. Mieczysław Orzuk, jeden z najbardziej aktywnych graczy w ekipie Adama Musiała. Znowu Orzuk. Do Dankowskiego na pole karne i od własnej bramki Kazimierz Sidorczuk. Około 6 minut do końca spotkania. 14. kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Warta, przypomnę, prowadzi ze Stalą Stalowa Wola 2-0. Jeżeli drużyna Warty ten cenny rezultat zachowa do końca, a może podwyższy, poczekajmy, bo Piotr Prabucki w ataku na bramkę Sajuda do Magowskiego. Strzał z pierwszej piłki, ale widzieli Państwo, niezbyt udany, nie mógł zaskoczyć bramkarza ze Stalowej Woli. Warciarze, jeśli dzisiaj zdobędą 2 punkty, będą mieli ich na koncie 8 po 13 kolejkach. Także po 8 punktów miały w dorobku zespoły Petrochemii Płocki, Częstochowskiego, Rakowa. No i być może ta uporczywa walka warciarzy o utrzymanie się w tym sezonie w Ekstraklasie na wieżę Rumieńców. Na pewno takim przełomem było to ta wygrana przed tygodniem w pojedynku w Płocku z Petrochemią. No i świetnie, że podopieczni Krzysztofa Pawlaka potrafią chyba tę pasę kontynuować, bo nie dopuszczam myśli, ażeby tutaj mogliby stracić chociażby 1 punkt. Dariusz Wojciechowski. Zawodnik, który trafił na dolną wildę, właśnie on przy piłce przed moment
z Olimpii Wolplas Poznań. Tutaj ma miejsce w podstawowej jedenastce. No i jego piłkarski talent może się prawidłowo rozwijać. Czesław Owczarek. Miklosik. I troszeczkę za szybko zza pleców obrońców Stali wyskoczył Piotr Prabucki. Na wysokości tej akcji był boczny arbiter, a więc rzut wolny pośredni dla Stali. Jurkowski. Znowu nie było tego ostatniego podania, więc Jurkowski poprawka, ale w sam środek bramki Kazimierz Sidorczyk. Rozsądna gra warciarzy. Piłka od razu do środkowej strefy boiska. Tam dłuższe rozgrywanie piłki. No i próby kontrataków. Jest Piotr Prawucki. Na polu karnym Wojciechowski i Matlak. Do Wojciechowskiego. Ten z pierwszej piłki jest jeszcze Matlak. Ale źle złożył się do tego strzału. Teraz jeszcze faul Magowskiego na Arturze Sojudzie. Nerwowe przepychanki na polu karnym. Ale blisko Zenon Tobera i od rzutu wolnego rozpoczęli gracze drużyny gości. Uporczywie starają się zdobyć tę honorową bramkę zawodnicy Stali. Mieczysław Orzuk. Wieprzęć jest już na polu karnym, ale po raz kolejny dobra, udana interwencja Arkadiusza Kaliszana. Tylko rzut roczny dla gości. Ostatnie 120 sekund pojedynku na Dolnej Wildzie, o ile oczywiście bydgoski arbiter nie doliczy kilkudziesięciu sekund, ale nie było tu zbyt wielu przerw w tej drugiej połowie. Orzuk. Jest tam jeszcze Wieprzęć. Próba uderzenia z półobrotu, ale nieudana. I wydaje się, że Kazimierz Sidorczuk zachowa czyste konto. I Olimpii Wolplas w najbliższą sobotę 12 listopada o godzinie 11 tu na tym stadionie towarzyski mecz Warta Olimpia Wolplas. Kazimierz Sidorczyk, który staje się coraz pewniejszym punktem drużyny zielonych. Znamy jego wędrówki po różnych klubach, od Lecha Poznań, poprzez lubińskie Zagłębie, tygodnik Miliarder Pniewy, poprzez testy w Niemczech, w drużynie St. Pauli, aż wreszcie trafił na Dolną Wildę. No i na razie jest numerem jeden między słupkami tego zespołu. Wjeżdża do Chorzowa na mecz z tamtejszym Ruchem, a później u siebie spotkanie z Rakowem Częstochowa. Czesław Owczarek. Sezon ligowy warciarze zakończą w Lublinie meczem z tamtejszym Zagłębiem. Dariusz Wojciechowski sygnalizował, że nie bierze udziału w grze. Sędzia troszeczkę przez moment zawahał się, no ale później jednak gwizdnął, że młody napastnik Werty był na pozycji spalonej. Herbert Boruc. Jedna z nielicznych ostatnich szans gości na zdobycie bramki. Nieprzyjemne to dośrodkowanie. Jeszcze Rubinkiewicz stara się przejąć piłkę. Mają Orzuk. Kolejne nieudane zagranie. Na moim stoperze już 45 minuta drugiej części tego spotkania. Za moment będzie gwizdek Zenona Tobery.
a więc myślę, że możemy już być pewni kolejnego sukcesu Warty po wygranej przed tygodniem w Płocku z Petrochemią 3-2. Dzisiaj zwycięstwo w pojedynku ze Stalą Stalowa Wola. Przypomnę, pierwsza bramka dla Warty w 21 minucie. Po bardzo ładnej akcji Grzegorza Matlaka gola uzyskał Dariusz Wojciechowski. Druga bramka, 45 minuta. Strzelił ją Piotr Prabucki, właśnie ten, który przed momentem szarżował jeszcze na bramkę Stali. Prabucki był najpierw faulowany w polu karnym przez Borusa. Sędzia podyktował jedenastkę, którą sam poszkodowany Piotr Prabucki zamienił na drugiego gola. Jeszcze poznaniacy, Dariusz Wojciechowski. Osamotniony teraz w tej ofensywnej akcji, powstrzymywany przez Orzoga. Nie poradził sobie obrońca ze Stalowej Woli. Spogląda już na zegarek Zenon Tobera. Udany występ piłkarzy Warty. Szkoda oczywiście, że nie potrafili już zmusić się w drugiej połowie do kapitulacji Artura Sajuda. Kilka okazji na pewno było, no ale w sytuacji w tabeli tej drużyny akurat miesiąc i to, że wygrali 2-0 w obramkach Wojciechowskiego i Prabuckiego w 14 serii ze Stalą Stalowa Wola. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Krzysztof Ratajczak, a za moment rozmowa Czesława Kaliszana z trenerem Zielonych Krzysztofem Pawlakiem. W tym zagraniu Grzegorza Matlaka na 2-0 w 45 minucie Piotr Prabucki, który wcześniej był faulowany na polu karnym i sam strzelił rzut karny. Dwa występy piłkarzy Warty pod okiem nowego trenera Krzysztofa Pawlaka i dwa zwycięstwa. Panie trenerze, dlaczego zatem do tej pory Warta przegrywała? Trudne pytanie pan zadaje. No, objąłem zespół i muszę powiedzieć, że nie jestem żadnym cudotwórcą. No, chłopcy zaczęli walczyć tak jak należy i stąd się biorą wyniki, które osiągnęliśmy. Te dwa zwycięstwa na pewno podreperowały psychikę całego zespołu. Będzie zatem może zadanie ułatwione w najbliższych spotkaniach? No na pewno zostały nam 3 mecze, będzie niezmiernie trudno, bo gramy z drużynami bezpośrednio, prawie że z nami sąsiadującymi. Teraz gramy w środę w Chorzowie, później mamy Raków, na końcu Lubin. I nie stoimy na straconej pozycji. No, na pewno psychika chłopaków została poważnie podbudowana. Uwierzyli w to, że wygrywać można z każdym. Jeżeli tyle serca włożą, co w dzisiejszym meczu, to myślę, że powinniśmy się jeszcze cieszyć. Wyprowadził pan do tej pory także inne zespoły od degradacji do drugiej ligi. Czy uda się wyprowadzić zespół Warty? Bardzo trudne pytanie. No, życzyłbym sobie tego, życzyliby sobie tego na pewno nasi wierni kibice, życzyliby sobie tego piłkarze. No, jakby się to udało, to byłby to sukces.